Solaris wjedzie na Ostrudzkie ulice. Szczegóły już za chwilę. W tygodniku telewizyjnym powiemy także o nowej plaży w Niedzicy, o Bukszpanie, co wymaga pomocy człowieka, o gorącej sytuacji w ostrudzkim hotelu. Ponad 16 milionów złotych będą kosztować nowe autobusy ostrudzkiej komunikacji miejskiej. Samorząd miasta jest już po podpisaniu ostatniego dokumentu na realizację tej inwestycji. Pierwsze pojazdy pojawią się na ulicach w drugim kwartale przyszłego roku. Ma być wygodnie i komfortowo, a przede wszystkim ekologicznie. Na ulicę Ostrudy wkrótce wyjadą nowe autobusy. Władze miasta podpisały umowę na zakup 12 pojazdów od firmy Solaris. 10 z nich to diesle, 2 to elektrobusy. Całkowity koszt zakupu wyniesie ponad 16 milionów złotych. Większość pieniędzy pochodzi z Unii Europejskiej. Umowa na wykonanie usługi, wyprodukowanie 12 autobusów, dwóch elektrycznych, 10 dieslowskich z normą Euro 6, jeśli chodzi o emisję spalin. Będzie pięknie przede wszystkim, ponieważ będą określonej kolorystyki, jeden typ i przede wszystkim nowe, pachnące świeżością. Ten projekt był możliwy dzięki wsparciu środków unijnych. Napisaliśmy wniosek na zrównoważony transport miejski i właśnie w tym wniosku, aby go zrealizować, zawnioskowaliśmy o 12 autobusów, ścieżki rowerowe plus energooszczędne źródła oświetlenie uliczne. Nowe autobusy objęte są oczywiście gwarancją producenta. Solaris daje na to 24 miesiące. Pierwsze autobusy pojawią się na ulicach miasta dopiero w drugim kwartale przyszłego roku. Przetarg dotyczył i umowa dotyczyły 10 autobusów dieslowskich 12-metrowych i dwóch autobusów elektrycznych 9-metrowych, tak w skrócie mówiąc. Realizacja będzie w roku 2019 i 2020 po połowie z każdego kontraktu, czyli za rok dostarczamy 5 dieslowskich, 1 elektryczny i podobnie w roku 2020 też w maju pozostałą część. Nowe nabytki pozwolą niemal całkowicie odmłodzić ostrudzką flotę transportu publicznego. Część wysłużonych autobusów pozostanie jednak w zasobach ostrudzkiej komunikacji miejskiej na wypadek nieprzewidzianych kłopotów z przewozem pasażerów. Ostrudzka dwójka obchodziła swoje święto. Data corocznych uroczystości ustalona została na dzień 21 maja i nie jest przypadkowa. To dzień urodzin patrona szkoły podstawowej Gustawa Gizewiusza. Większość z zaplanowanych imprez dotyczyła właśnie postaci tego wybitnego, ale i trochę zapomnianego mieszkańca Ostrudy. Była msza z pocztami sztandarowymi, były kwiaty i znicze przy pomniku na Polskiej Górce oraz uroczysta akademia na dziedzińcu szkoły. Tak uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście uczcili w tym roku święto Ostrudzkiej Szkoły Podstawowej nr 2. Tradycją już jest, że świętowanie zbiega się z rocznicą urodzin patrona szkoły Gustawa Gizewiusza. To idealna okazja do przybliżenia tej postaci i jego zasług dla Warmii i Mazur, a w szczególności dla Ostrudy i jej mieszkańców. Jest nam czasami przykro, że niektórzy nie wiedzą, kim jest Gustaw Gizewiusz. Dla nas to jest postać bardzo ważna z różnych powodów, ale chciałam tylko jeszcze nadmienić, że oprócz naszej szkoły tutaj prężnie zamysłu pracuje proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej, który już piąty czy szósty rok z kolei organizuje również Dni Gustawa Gizewiusza. I nie ukrywam, że wspólnie tutaj działamy na tym polu i mamy całkiem dobre osiągnięcia. W okolicach święta szkoły organizujemy również różnego rodzaju konkursy. Są to powiatowe konkursy plastyczne, na przykład na interpretację pieśni Gustawa Gizewiusza, czy też są konkursy wiedzy o Gustawie Gizewiuszu. A oprócz tego, właśnie tak jak wspomniany proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej organizuje różnego rodzaju odczyty, koncerty, etc. Pamięć o Gustawie Gizewiuszu i jego dokonaniach krzewią nie tylko uczniowie ostrudzkiej dwójki. Duży wkład w przypominanie o tej postaci ma również ostrudzka parafia ewangelicko-augsburska. Są oni m.in. organizatorami corocznych Dni Gizewiusza.
Spotykam się z różnymi osobami, rozmawiam z ludźmi i zresztą też telewizja jakiś czas temu, kilka lat temu przygotowała taką sondę uliczną na temat właśnie znajomości postaci Gustawa Gizewiusza i niestety no, bardzo dużo osób okazuje się nie zna w ogóle, nie wie w ogóle kim jest Gizewiusz, jedyne z czym kojarzy tą postać to tylko oczywiście ulicą Gizewiusza, natomiast mam wrażenie, że mało kto w Ostródzie wie kim był Gizewiusz, co jest w pewien sposób przerażające. Dlatego, że Gizewiusz, no można powiedzieć obiektywnie, był chyba najważniejszą postacią, czy najbardziej znaną postacią w historii Ostródy, chociaż oczywiście tych postaci było wiele, ale mało było takich postaci, które miało swoje przełożenie czy wpływ nie tylko na historię samej Ostródy, ale tak naprawdę były ważne z perspektywy całego regionu, czy też wręcz nawet polityki ogólnokrajowej tamtych czasów Królestwa Prus. Coroczne świętowanie Ostródzkiej Szkoły Podstawowej nr 2 to idealny przykład, jak ocalić od zapomnienia zasłużone dla Ostródy osoby. Podobnych przykładów jest w mieście oczywiście więcej i pozostaje tylko pogratulować nauczycielom, że ten element edukacji jest wciąż praktykowany. Działacze kultury w dużej mierze odpowiadają za życie kulturalne mieszkańców. To oni organizują wystawy, zapraszają ludzi sztuki i licznych artystów. Ostróda gościła Piotra Machalicę w programie Mój ulubiony młynarski. Dzisiejsze spotkanie stało się za sprawą naszego mecenatu honorowego w osobach pana burmistrza Czesława Najmowicza, gospodarza naszego miasta, gospodarza tej sali i pana starosty Andrzeja Liczkowskiego, starosty powiatu ostrudzkiego, który jest z panem burmistrzem, współgospodarzem dzisiejszej uroczystości. Na mnie się ciągle marzy, już od kilku ładnych lat, taka piosenka. Występ składający się z utworów, które wyszły spod pióra Wojciecha Młynarskiego, przeplatany był osobistą opowieścią aktora goszczącego w murach Ostródzkiego Zamku. Koncert na głos, dwie gitary, trąbkę, instrumenty perkusyjne oraz akordeon to instrumentalny ukłon w stronę ludzi krzewiących kulturę. Powiatowy i Miejski Dzień Działacza Kultury to bardzo dobry moment, żeby podziękować tym ludziom za ich działania, bo to są ludzie bardzo wrażliwi i bardzo utalentowani. Często przekazują swoje pasje, swoją wiedzę i swoje umiejętności tym młodym ludziom. I za to dzisiaj dziękujemy tym wszystkim, którzy są bardziej wrażliwi niż my i pokazują, że ten świat nie jest taki tylko akuratny i ten, który widzimy. Zgromadzona publiczność wysłuchała piosenki zarówno autorskie oraz przekłady, które stały się ważną częścią polskiej kultury. Na taki efekt wspólnego spotkania liczyli mecenasi wydarzenia. Ludzie obdarzeni talentem, ludzie, którzy kochają dzielić się pięknem z drugim człowiekiem. Oni organizują całe nasze życie kulturalne. Sami angażują się w promocję kultury, animowanie kultury i oni tym żyją, a przy okazji dają i wzbogacają nasze wnętrza, ponieważ w tym świecie zabieganym, szybkim, dynamicznym człowiek musi czasami wyhamować, zrelaksować się. I rzeczywiście, gdy jest się uczestnikiem koncertów różnych, chociażby takiego jak dzisiaj, to rzeczywiście przeżywa i odpoczywa i wzbogaca się i, że tak powiem, się wycisza. Kultura źródłem człowieczeństwa. Stanowi ważną sferę działalności, wzbogaca osobowość, rozwija wrażliwość, daje szansę na rozwijanie pasji. Dlatego wszystkim osobom, które akcentują jej obecność i pielęgnują, by była, wypada życzyć wytrwałości, wiary i siły, ale także kolejnych zawodowych sukcesów. Są piosenką ci na twarzy, ludziom drwina wciąż nie w smak. Na mnie się ciągle marzy, na mnie tak bardzo brak. Ostródzcy strażacy znowu doskonalili swoje umiejętności. Obiektem ich ćwiczeń był tym razem hotel Villa Port. Wszystko odbyło się tak, jak podczas prawdziwej akcji. Taryfy ulgowej nie mieli zarówno strażacy, jak i hotelowy personel. W ostródzkim hotelu Villa Port wybuchł pożar. Ogień pojawił się w jednym z apartamentów. Jest duże zadymienie. W pokoju może znajdować się osoba poszkodowana. Takie zgłoszenie dotarło do dyżurnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Na szczęście był to tylko scenariusz kolejnych strażackich ćwiczeń. Mimo iż zagrożenie było wymyślone, strażacy zachowywali się jak przy prawdziwym pożarze.
Na miejscu akcji zjawiły się 3 bojowe wozy i prawie 20 strażaków. Scenariusz był dosyć realistyczny, wcześniej uzgodniony tutaj z panią dyrektor. Większość pracowników w ogóle nie wiedziała o tym, że będzie miało miejsce tutaj akcja. No, z założenia nie ewakuowaliśmy gości hotelowych, żeby ich nie niepokoić. Aczkolwiek tutaj w jednym z apartamentów powstał pożar. Z tego apartamentu jedna osoba się nie ewakuowała. Pożar zrobiliśmy bardzo realistycznie, no nie paliliśmy pokoju, aczkolwiek przy pomocy zadymiarki zadymiliśmy ten pokój w taki sposób, że praktycznie nic w nim nie było widać. Tam się znajdował manekin, który symulował właśnie człowieka i pożar był zgłaszany poprzez stałą instalację wykrywania pożaru, czyli sprawdziliśmy jednocześnie, czy system ostrzegania pożaru, system wykrywania pożaru zadziała. Zadziałał super, świetnie. Tego typu ćwiczenia organizowane są nie tylko dla strażaków w celu doskonalenia ich umiejętności ratowniczych. To również nauka dla personelu obiektów, w których zamieszkuje często kilkaset osób. Ćwiczenia według dowódców akcji były przeprowadzone bardzo sprawnie zarówno przez strażaków, jak i pracowników hotelu. Miejmy nadzieję, że interwencje strażaków ograniczą się wyłącznie do ćwiczeń. Bukszpan to nie tylko symbol Wielkanocy. Krzew ten ceniony jest za wszechstronność w zastosowaniu, łatwą uprawę i niesłychaną wytrzymałość. Jednak i on nie jest nieśmiertelny. W Mławie walczą o jego zdrowie. Dobrze znosi cięcie, słońce, cień i niskie temperatury. Niestety ma kilku groźnych wrogów, choroby, które mogą mu poważnie zaszkodzić. Bukszpan w zabytkowym parku miejskim w Mławie ma się nie najlepiej. Mławskie bukszpany zostały zainfekowane przez grzyba Cylindrocladium buxicola, który niestety ma takie śmiercionośne działanie i infekuje krzewy bukszpanowe nie tylko w Mławie i nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, a nawet na świecie, ponieważ w Nowej Zelandii też borykają się z tym problemem. Z chorobą wywoływaną przez grzyb, zwaną zarazą bukszpanu, rośliny w Mławskim Parku borykały się już w przeszłości. Wtedy to trzeba było podjąć dość radykalne kroki. Od 2010 roku, czyli od momentu, kiedy rozpoczęliśmy rewitalizację na tym poziomie, czyli na poziomie parkowych skwerów, już wymienialiśmy krzewy, które były w jakiś sposób zainfekowane, wydawało nam się, że są chore. W 2015 roku wymieniliśmy rekordową liczbę takich krzewów, prawie 2400. Aktualnie służby miejskie prowadzą badania, które mają potwierdzić, z jakiego powodu chorują rośliny. Według specjalistów grzyb może być głównym sprawcą zamierania bukszpanów w ogrodach i parkach całej Europy. Jeżeli już zostanie postawiona konkretna diagnoza, zwrócimy się do konserwatora zabytków, także do projektanta, o to, aby jakiś inny sposób znaleźć. No oczywiście ich decyzje determinują kolejne działania burmistrza miasta Mława i Rady Miasta Mława, ponieważ wszelkie zmiany nasadzeń też wymagają dużych nakładów finansowych i to się z tym wszystkim wiąże. Na chorobę najbardziej narażone są rośliny osłabione i źle nawadniane. Dotyczy to zarówno roślin podlewanych zbyt słabo, jak i tych podlewanych zbyt obficie. Zauważono m.in., że grzyb rozprzestrzenia się znacznie szybciej, gdy liście są mokre, a podłoże nieprzepuszczalne. Trochę to trwało, ale warto było poczekać. Mieszkańcy Nidzicy w końcu mają swoją plażę. Także zapowiadają się fajne wakacje. A to jeszcze nie koniec atrakcji, jakie są przewidziane wokół jeziora. Na 3 miesiące przed terminem zakończył się pierwszy etap przebudowy Jeziorka Miejskiego w Nidzicy. Burmistrz Jacek Kosmala dokonał odbioru technicznego pierwszego etapu przebudowy. Zakres prac polegał na tym, że odtworzyliśmy tutaj ten zbiornik, ściągnęliśmy dolną warstwę i odmuliliśmy go oraz zrobiliśmy tutaj takie naturalne zasilanie tego zbiornika poprzez zdjęcie membramy i zagrodzenie rowów dopływowych. Zbiornik teraz jest zasilany naturalnie z dołu czystą wodą dla bezpieczeństwa mieszkańców i dlatego, że była czysta tutaj woda. Zbudowano promenady z drewna syntetycznego na palach pełniące funkcję ciągu pieszego. Powstały ścieżki żwirowe wraz z urządzeniami fitness. Promenada i plac zabaw będą dostępne dla mieszkańców już w ten weekend. Do końca tego tygodnia będzie udostępniona ta część związana z plażą, z placem zabaw i promenady, które tutaj widzimy za mną.
Następna część będzie kontynuowana i będzie wygrodzona w listopadzie, grudniu następnego roku. Drugi etap ma polegać na urządzeniu terenów zielonych w sąsiedztwie parku. Wybudowany zostanie nowy grzybek, ponadto powstanie altana widokowa na wyspie oraz mały amfiteatr, miejsce prezentacji twórczości artystycznej. Drużyna Nidzickiej Trójki po raz kolejny okazała się bezkonkurencyjna, tym razem w wojewódzkim turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Elblągu, wygrywając całe zawody dużą przewagą punktową. Zwycięstwo zapewniło awans do turnieju krajowego, gdzie uczniowie będą reprezentować już nie tylko Nidzice, ale i cały region. W Elblągu odbył się finał wojewódzki turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nidzicę reprezentowali uczniowie szkoły podstawowej nr 3. Po raz kolejny Nidzicka Trójka udowodniła, że w województwie nie ma sobie równych. Turniej przebiegał w zaciętej rywalizacji, w duchu fair play. Bezkonkurencyjni okazali się uczniowie szkoły podstawowej nr 3 w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych. Cieszy mnie to bardzo, bo jest to jakby zwieńczeniem ciężkiej pracy całorocznej, wieloletniej w niektórym przypadku zawodników, a cieszy przede wszystkim styl, w jakim zwyciężyli. Bo w 5 kategoriach w gimnazjum nasi uczniowie okazali się bezkonkurencyjni, natomiast w kategorii szkół podstawowych tylko w jednej kategorii pozwoliliśmy wygrać konkurentom. Sukces to efekt wielu godzin poświęconych na zdobywanie wiedzy i poprawę umiejętności jazdy jednośladem. Trenujemy w każdym tygodniu 2 razy, raz praktycznie na torze przeszkód, a raz na testach. A również przed zawodami trenujemy pierwszą pomoc i konkurencję miasteczka ruchu drogowego. No to dzięki panu Jackowi przez 6 lat mogłem poznać zasady ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy. Tutaj pan Jacek jest naszym mocnym trenerem i bardzo nas wspiera w naszych działaniach, w naszej pracy, którą wkładamy w to. I też pan Jacek tutaj dużo, dużo czasu dla nas poświęca, żebyśmy odnosili duże sukcesy. Uczestniczenie w zawodach BRD to również dobra okazja, by wzmocnić relacje z rówieśnikami. Dzięki właśnie BRD poznajemy bardzo dużo osób z takimi samymi zainteresowaniami jak nasze. Możemy spotykać się niestety bardzo rzadko, ale te spotkania zazwyczaj są bardzo fajne, kiedy rozmawiamy, wymieniamy się informacjami na dany temat. I kiedy możemy sobie porywalizować, a poza turniejem jesteśmy przyjaciółmi. Uczniom Nidzickiej Trójki serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w finale krajowym, który odbędzie się od 4 do 7 czerwca w Przelewicach. Przy takim podejściu do tematu sukces gwarantowany. Mowa o wynikach sportowych i dobrej kondycji. A o to nie trudno, jeśli jest odpowiednie zaplecze treningowe. Zobaczmy, jakie plany ma Mława. W Mławie nie brakuje miejsc, gdzie można aktywnie spędzić wolny czas i uprawiać sport. Z myślą o różnorakich upodobaniach mieszkańców, zarówno tych starszych, jak i młodszych, na terenie całego miasta powstały m.in. ścieżki rowerowe, boiska, siłownie zewnętrzne i wiele innych. Do dyspozycji jest także całe zaplecze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ja zawsze, kiedy mówię na temat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, to dziękuję ludziom, którzy przesądzili o lokalizacji stadionu miejskiego właśnie w tym miejscu. Rzadko kiedy spotyka się, żeby w mieście, w jakiejś miejscowości, w gminie tak pięknie położony był stadion. To jest ponad 12 hektarów powierzchni, która sukcesywnie przez samorząd, czyli przez nas mieszkańców jest zagospodarowana, zabudowywana. Powstały w drugiej połowie XX wieku stadion odbiega już od współczesnych norm i oczekiwań mieszkańców. Pierwsze działania zmierzające do podniesienia standardu i poprawy warunków treningowych podjęto już w latach ubiegłych. Jesteśmy po pierwszym etapie rewitalizacji, remontu, rozbudowy, modernizacji naszego stadionu. Mamy nowoczesne boisko ze sztuczną trawą, standard FIFA Start 2 i 8 boisk w Polsce w takim standardzie. Jest zaplecze socjalne, ale są siłownie, sale fitness, czyli obiekty bardzo intensywnie wykorzystywane. Aktualnie miasto czeka na dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Środki, które planuje się pozyskać, pozwolą na zrealizowanie kolejnego etapu modernizacji.
Mamy dokumentację techniczną, mamy pozwolenie na budowę. W związku z tym w ciągu najbliższych 2-3 lat przewiduję, że ten obiekt powinien być wyremontowany. Będziemy się z tego cieszyli. Będziemy przyjmowali nie tylko na ten obiekt, nie tylko mieszkańców Mławy, ale również inne kluby, przedstawiciele różnych dyscyplin, którzy już przyjeżdżają do naszego miasta i są zaskoczeni, że Mława ma taki obiekt. Przypomnijmy, że stadion w Mławie powstał 44 lata temu. Od tego czasu obiekt jest areną zmagań sportowców różnych dziedzin. Ostróda wspiera organizację klubowych mistrzostw Europy w plażową piłkę ręczną. Impreza odbędzie się za tydzień w Starych Jabłonkach. Samorząd przeznaczył na to największe w Europie wydarzenie – 25 tysięcy złotych. Samorząd Ostródy dołoży pieniędzy do organizacji klubowych mistrzostw Europy w plażową piłkę ręczną. Impreza zorganizowana zostanie za tydzień w Starych Jabłonkach. Organizatorzy zawodów poprosili władze Ostródy o pomoc i ją dostali. Kwota, jaką przeznaczono na wsparcie mistrzostw, to 25 tysięcy złotych. Jestem ze sportu, lubię sport i wiem, że to jest takie promowanie sportu, pokazywanie sportu. To jest piękne, bo ludzie przeżywają. Dodatkowo być może ktoś tam się zauroczy dyscypliną, zacznie go uprawiać, mówię tu o młodych ludziach i będzie to z korzyścią dla wszystkich, że raz, że będziemy uprawiając sport, poprawiać swój stan swojego zdrowia, jak również będziemy się uczyli takiej systematyczności, odpowiedzialności, a jednocześnie jest to takie działanie mocno promocyjne, bo dużo ludzi przyjeżdża do nas, przekonaliśmy się o tym, ponieważ partner, pan Tomasz Dowgiało, gwarantuje nam tą wartość promocyjną. Przypomnijmy, że klubowe Mistrzostwa Europy w plażową piłkę ręczną odbędą się od 31 maja do 3 czerwca w Starych Jabłonkach. Wstęp na imprezę jest oczywiście bezpłatny. Redakcja Telewizji Mazury pragnie przypomnieć o bardzo ważnym święcie. W sobotę, 26 maja, mamy Dzień Mamy. Niech będzie to czas spędzony rodzinnie i słoneczny, a taki właśnie zapowiada się weekend według synoptyków. To już wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę.